Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Assassin's Creed. To już chyba będzie ostatni odcinek, myślę. No, w poprzednim odcinku też tak mówiłem, ale cóż, już się zbliżamy do końca, cel ostateczny Robert de Sav, a więc zabijamy go, tak. No, wkraczamy. Roznosisz woń sukcesu, bracie. Dowiedziałem się wiele o naszym wrogu. A więc podziel się swoją wiedzą. Zobaczmy, co możemy z nią zrobić. Robert i jego templariusze kroczą swobodnie po mieście. Przybyliby pożegnać Majadina, będą na jego pogrzebie, a więc i ja tam będę. Dlaczego templariusze chcą być na jego pogrzebie? Nie znam jeszcze ich prawdziwych zamiarów, ale wkrótce wyciągnę od kogoś zeznania. Sami mieszkańcy są podzieleni. Wielu chce ich głów, inni upierają się, że przybyli tu, by negocjować pokój. Pokój? Mówiłem już. Tak twierdzili też inni, których zabiłem. To by oznaczało, że są naszymi sprzymierzeńcami, a mimo to ich zabijamy. Nie daj się zwieść, nie jesteśmy tacy jak oni. Może i mówią, że mają szczytne cele, ale dążą do nich nie przebierając w środkach, a przynajmniej tak mi mówił Al-Mualim. Więc jaki jest twój plan? Pójdę na pogrzeb i spotkam się z Robertem. Im prędzej, tym lepiej. Niech los sprzyja twemu ostrzu, bracie. Maliku, nim odejdę, jest coś, co chcę ci powiedzieć. Więc mów. Byłem głupcem. Normalnie bym się nie kłócił, ale o co chodzi? O czym ty mówisz? Przez ten cały czas ani razu nie powiedziałem ci, że mi przykro. Byłem zbyt dumny. Przeze mnie straciłeś rękę i Kadara. Masz prawo być wściekły. Nie przyjmuję twoich przeprosin. Rozumiem. Nie. Nie rozumiesz. Nie przyjmuję przeprosin, bo nie jesteś tym samym człowiekiem, który poszedł ze mną do świątyni Salomona. A więc ty nie masz za co przepraszać. Maliku. Być może, gdybym tak ci nie zazdrościł, byłbym ostrożniejszy. Wina spada również na mnie. Nie mów takich rzeczy. Stanowimy jedność. Powinniśmy dzielić się bólem porażki tak samo, jak chwałą zwycięstwa. W ten sposób stajemy się sobie bliżsi, silniejsi. Dziękuję, bracie. Odpocznij, jeśli musisz, Altairze. Musisz być gotów na to, co nadchodzi. Będę gotów. Wywijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. I naszym obowiązkiem jest chronić go po krew życia. Krzyżowcy muszą... Dobrze, kochani, lecimy po tego naszego Robercika i załatwimy go raz na zawsze. Na południe! Pozostawiając za tobą koszmar na śmierć! Salahadin wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki! Dokąd tak pędzi? Módlmy się, aby przekładny i przepotężny... Vielen Dank, Herr Roman. Anta Hosara! What are you all proszę, robisz mi krzywdę! Zawróć tej chwili! Proszę, nikt mi nie pomoże! Co ona robi? Proszę zdać zaradzie na myślach. Proszę, nie możecie mnie wspomóc? Jestem biedna, chora i głodna! Moja rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie paroma monetami? Okej, a więc tutaj odbędzie się te nasze pogrzeb. No nie nasze. I ma być tutaj Robert de Sable. Dobra. Włazimy tam. Wbijamy. Amin. Zebraliśmy się, by opłakiwać stratę naszego ukochanego Majadina.
Zbyt prędko zabrano go z tego świata. Wiem, że czuje się... My go zabiliśmy. ...jego odejścia. Ale nie powinniście. Bowiem tak samo, jak rodzimy się z łona, musimy w końcu pewnego dnia odejść z tego świata. To równie naturalne, jak wschód i zachód słońca. Poświęćcie tę chwilę, by zastanowić się nad jego życiem i podziękować za dobro, które uczynił. Wiedzcie, że pewnego dnia spotkacie go znów w raju. No i co, długo tak będziesz? Aha, dobra. O, się spojrzał na nas. Kurczę, Hena zauważył. Jak wiecie, człowieka tego zamordowali. Próbowaliśmy wytropić jego mordercę. Ale okazało się to trudne. Trzymają się kurczowo cieni i uciekają przed każdym, kto chce z nimi walczyć. Lecz nie dziś, bo wydaje się, że jeden z nich stoi wśród nas, drwi z nas swoją obecnością i musi za to zapłacić. Brać go! Przyprowadźcie go tu, by dokonała się sprawiedliwość Boża! No właśnie, zauważyli nas, dobra. A więc walczymy. Zapraszam do tańca. Ojojoj, zabiliście swego, co wy? No chodź tu, Robert. Okej, w końcu się udało. Spojrzeć ci w oczy. Czuję, że spodziewałeś się kogoś innego. Co to za czarnoksięstwo? O, baba. Żadne czarnoksięstwo. Wiedzieliśmy, że się zjawisz. Robert musiał się upewnić, że będzie miał czas się oddalić. Więc ucieka. Nie da się zaprzeczyć, że odnieśliście sukces. Zrujnowaliście nasze plany. Najpierw skarb, potem nasi ludzie. Kontrola nad Ziemią Świętą zaczęła nam się wyślizgiwać. Ale potem zobaczył okazję. Odzyskać to, co skradziono. Obrócić wasze zwycięstwa na naszą korzyść. Al-Mualim wciąż ma wasz skarb, a waszą armię już raz pokonaliśmy. Nieważne, co planuje Robert, nie uda mu się. A, ale teraz nie mierzycie się tylko z Templariuszami. Mów do rzeczy. Robert jedzie do Arsuru z propozycją, by Saraceni i Krzyżowcy połączyli siły przeciwko Asasynom. To niemożliwe. Nie mają ku temu powodu. Być może nie mieli, ale teraz im go dałeś. 9 powodów. Ciała, które po sobie pozostawiłeś, ofiary po obu stronach. Uczyniłeś Asasynów wspólnym wrogiem naszym i Saracenów. I dzięki tobie dokona się zniszczenie waszego zakonu. Dobra robota. Nie 9, 8. Jak to? Nie jesteś moim celem. Nie zabiję cię. Możesz odejść, ale nie idź za mną. Nie muszę. Już i tak za późno. Zobaczymy. No proszę. Czyli to nie Robert de Sable. Jakaś baba. Dobra. Lecimy dalej. Zabić go!
Łapię cię! Dobrze znam to miasto. Jest to! Wolnie zbrać! Zatrzymać! Muszą to powstrzymać, zanim coś się stanie. Alba! Nie muszę tego modać! Nigdy nie uciekniesz! اقبضوا علي Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Okej, udało się. Ja jednak nazywam to za... To była pułapka. Podobno pogrzeb zmienił się w chaos. Co się stało? Roberta de Sable tu nie było. Wysłał kogoś innego. Spodziewał się mnie. Musisz udać się do Al-Mualima. Nie ma czasu. Powiedziała mi, dokąd pojechał. Co planuje? Jeśli wrócę do Masyaf, może mu się udać. A wtedy obawiam się, że zostaniemy zniszczeni. Zabiliśmy większość jego ludzi. Nie da rady zorganizować prawdziwego ataku. Zaraz. Powiedziała? Tak, to była kobieta. Wiem, dziwne, ale nie pora teraz na to. Teraz musimy skupić się na Robercie. Może i przerzedziliśmy jego szeregi, ale to sprytny człowiek. Zmierza do Ryszarda i Salah ad-Dina, by przedłożyć im prośbę, aby zjednoczyć ich w walce przeciwko wspólnemu wrogowi. Przeciwko nam. Z pewnością się mylisz. To bez sensu. Ci dwaj nigdy... Ależ owszem. I to tylko nasza wina. Ludzie, których zabiłem, z obu stron konfliktu, ważni dla obu przywódców. Plan Roberta może jest ambitny, ale ma sens. Może mu się udać. Posłuchaj, bracie. Sprawy przybrały nowy obrót. Musisz wrócić do Masyafu. Nie możemy nic zrobić bez pozwolenia mistrza. Możemy narazić całe bractwo. Myślałem, że nauczyłeś się już tego. Przestań chować się za słowami, Maliku. Machasz kodeksem i jego przykazaniami jak jakąś tarczą. On coś przed nami ukrywa. Coś ważnego. To ty mi mówiłeś, że nie możemy wiedzieć nic na pewno, tylko podejrzewać. No więc podejrzewam, że ta sprawa z Templariuszami to coś więcej. Kiedy skończę z Robertem, pojadę do Masyafu po odpowiedzi. A może ty możesz tam się udać? Nie mogę opuścić miasta. A więc wyrusz między ludzi. Znajdź osoby, które służyły moim ofiarom. Dowiedz się wszystkiego. Masz się za uważnego. Być może zobaczysz coś, co mi umknęło. Nie wiem. Muszę to przemyśleć. A więc rób, co musisz, przyjacielu. Ale już czas, żebym jechał do Arsów. Bądź ostrożny. Będę. Obiecuję. A więc dobra, że nie zostaliśmy oszukani, nie? Przez Roberta. Szczwany lis, okej. Musimy więc ruszać do jego. Ale są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Ja jednak nazywam to zajęcie. Co za głupiec! Na pewno komuś zrobi krzywdę. Oh.
padło w oko? Ten głupiec chyba postradał głupiec umysły. Robi! Czego chcesz? Gij, niewierzysz! Jesteś mój! Kiedy ludzie się nauczą, że... Wracaj tu! Drogi, precz! Jest mój konik. Dobra, uciekamy. No raczej nie, ty nie masz konia. Hia! Okej, chyba tędy, co? Ludzie przenoszący dzbany zdradzą twoją pozycję, jeśli sprawisz, że upuszczą swój towar. Mogłeś mnie zabić. Nie mógłbyś bardziej zatrzymać. Uważać. Ja! Męczy ja! Się! Bręcz go! Aj, Johanze! Dobry panie. Bin die Rache Gottes befohlen! Ja! Erbärmlich! To nie powinno być trudne! O, makory! Dziwny szatana! Buchtrzyj wyle! Flimi! Że nie odśmiewam się z siebie bać! I pan ładą nie bać! Atrapy-le! Nie na kogo! Asasyn! To asasyn! Nie ucieknie! Thank you.
Aidez-moi si vous l'apercevez. Dobra, jestem na miejscu. Przygotowanie jest podstawą sukcesu. Oczyść obszar z łuczników i straży, zanim zajmiesz się. Dogonicie! Kurczę, już idą nad krucjatę, co? OMG, ała. إنه يعرف إلى طريق مسدود. لقد اتبع. تريد أن تموت؟ هل يحدث ذلك؟ سيني جزم قفل بلا يمين. Może nie zauważyłeś, że już przegrałeś. Uciekaj, póki możesz. Ech, kolejni. Może nie zauważyłeś, że już Lass dich du! 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 Lass dich du!
sama na Hataya? Gardez l'œil ouvert. Tuez cet assassin. Das ist mit mir, Duna. Ja, nicht dir. Tutaj wszyscy są, okej. Poczekajcie. Przynoszę słowa, nie stal. Oferujesz więc warunki kapitulacji? Najwyższy czas. Nie zrozumiałeś mnie, panie. Przysyła mnie Al-Mualim, nie Salah al-Din. Asasyn? Co to ma znaczyć? Mów szybko! Macie zdrajcę w swoim gronie. Wynają cię, żebyś mnie zabił? Przyszedłeś się przechwalać, zanim uderzysz? Nie poddam się tak łatwo. Nie ciebie przyszedłem zabić, tylko jego. Mów więc, abym mógł osądzić prawdę. Kto jest tym zdrajcą? Robert de Sable. Mój namiestnik? Zamierza was zdradzić. Nie tak to przedstawia. Szuka zemsty na was za spustoszenia, jakie poczyniliście w Akce. A ja jestem skłonny go w tym poprzeć. Wasi ludzie wymordowali mych najlepszych. To ja ich zabiłem. Miałem ku temu ważne powody. Wysłuchaj mnie. Wilhelm z Monferratu chciał zająć Akkę siłą przy pomocy swych żołnierzy. Garnier Dena Plus wykorzystywał swój kunszt, by indoktrynować i kontrolować każdego, kto mu się opierał. Sibrand zamierzał zablokować porty, odcinając pomoc dla twego królestwa. To oni cię zdradzili, wypełniając rozkazy otrzymane od Roberta. Spodziewasz się, że uwierzę w tę niewiarygodną opowieść? Znałeś tych ludzi lepiej ode mnie. Czy naprawdę zaskoczyła cię wiadomość o ich złych zamiarach? Czy to prawda? Mój panie, stoimy twarzą w twarz z asasynem. Oni są mistrzami manipulacji. Oczywiście, że to nieprawda. Nie mam powodu, by kłamać. Ależ masz. Boisz się, co stanie się z waszą małą fortecą? Czy wytrzyma połączony atak armii krzyżowców i saracenów? Mam na sercu dobro ludzi zamieszkujących Ziemię Świętą. Jeśli mam się poświęcić, by zapanował pokój, niech tak będzie. Znaleźliśmy się w dziwnym położeniu. Oskarżacie się nawzajem. Naprawdę nie ma na to czasu. Muszę spotkać się z Saladynem i pozyskać jego pomoc. Im więcej czasu stracimy, tym będzie mi trudniej. Zaczekaj chwilę, Robercie. Dlaczego? Co zamierzasz? Chyba mu nie wierzysz. To ciężka decyzja. Nie potrafię jej podjąć sam. Muszę pozostawić ją w gestii mądrzejszego ode mnie. Dziękuję. Nie, Robercie, nie o tobie. Więc o kim? O panu naszym. Niech rozstrzygnie pojedynek. Bóg z pewnością wspomoże tego, kto walczy w słusznej sprawie. Jeśli tego sobie życzysz. Właśnie tego. Niechże tak będzie. Dobądź broni, asasynie!
c'est ça. Arrêtez-le. Je suis là. Tu peux pas m'échapper. Je vais te trancher la tête. Ma colère sera terrible. Je vais t'étriper. C'est trop facile. Je vais mourir. Tu vas me le payer cher. Okej, więc teraz musimy tego... Ryszarda całego pokonać. Kurczę. Oj, całkiem mocny jest. Ja lepszy. Okej, udało się. A więc to koniec. Twoje plany spoczną razem z tobą w grobie. Nie wiesz nic o żadnych planach. Jesteś jeno marionetką. On cię zdradził, chłopcze. Tak jak zdradził mnie. Mów do rzeczy, Templariuszu, albo zamilcz. Kazał ci zabić 9, tak? 9, którzy strzegli tajemnicy skarbu. Co z tego? To nie 9 znalazło skarb, asasynie. Nie 9, lecz 10. A więc jest 10. Nie może przeżyć nikt, kto zna tajemnicę. Zdradź mi jego imię. O, dobrze go znasz. Wątpię jednak, czy odbierzesz mu życie tak chętnie jak mi. Kto to? Twój mistrz, Al-Mualim. Przecież nie jest Templariuszem. Nigdy się nie zastanawiałeś, skąd tyle wie? Gdzie nas znaleźć? Ilu nas jest? Do czego dążyliśmy? Jest mistrzem asasynów. Oui, mistrzem kłamstwa. My jesteśmy tylko kolejnymi pionkami w jego wielkiej grze. A teraz, po mojej śmierci, pozostajesz tylko ty. Sądzisz, że pozwoli ci żyć z taką wiedzą? Nie interesuje mnie skarb. Ale jego tak. Od twojego mistrza odróżnia mnie tylko to, że on nie chciał się dzielić. Nie. Cóż za ironia, nieprawdaż? Ja, twój największy wróg, ochroniłem cię. A teraz odebrałeś mi życie, tym samym skazując siebie na śmierć. Dobra walka, asasynie! Bóg jest dziś przychylny twej sprawie. Bóg nie ma tu nic do rzeczy. Po prostu lepiej walczyłem. A może nie wierzysz w niego, lecz wygląda na to, że on wierzy w ciebie. Chciałbym ci zadać pytanie, zanim odejdziesz. Pytaj więc. Dlaczego? Po co udawać się tak daleko? Po 1000 kroć ryzykując życiem. Wszystko, żeby zabić jednego człowieka. Zagrażał moim braciom i temu, co reprezentujemy. A, chodzi zatem o zemstę? Nie, nie o zemstę. O sprawiedliwość, możliwość osiągnięcia pokoju. O to walczysz? O pokój? Nie widzisz w tym sprzeczności? Z niektórymi ludźmi nie można się dogadać. Jak z tym szaleńcem, Saradynem.
Sądzę, że obaj równie mocno pragniecie zakończenia tej wojny. Tak, słyszałem. Lecz widzę co innego. Nawet jeśli tego nie mówi, ludzie tego pragną. Zarówno Saraceni, jak Krzyżowcy. Ludzie sami nie wiedzą, czego pragną. Dlatego właśnie zwracają się do takich jak my. W takim razie na waszych barkach spoczywa rozwiązanie. Bzdury. Przychodzimy na ten świat z krzykiem i kopaniem. Jesteśmy chwiejni i gwałtowni. Taka jest nasza natura. Nic na to nie poradzimy. Nie. Jesteśmy tacy, jakimi chcemy być. Typowe. Zawsze bawicie się słowami. Mówię prawdę. Nie doszukuj się tu żadnych sztuczek. Wkrótce się dowiemy. Obawiam się jednak, że dziś twe pragnienia się nie spełnią. Podczas gdy rozmawiamy, Saladyn przerzedza szeregi moich ludzi i muszę się tym zająć. Lecz być może, gdy zobaczy, jak podatny jest na ciosy, przemyśli swój plan działania. Tak, z czasem twój cel może się ziścić. Nie zapominaj, że twoje bezpieczeństwo wcale nie jest pewniejsze. Ludzie, których zostawiłeś, by rządzili w twoim imieniu, nie zamierzają służyć ci dłużej, niż będzie trzeba. Tak. Jestem tego świadom. Opuszczę cię zatem. Muszę odbyć z mistrzem długą rozmowę. Wygląda na to, że nawet on nie jest bez winy. Jest tylko człowiekiem, jak my wszyscy. Ty też. Niech pokój i bezpieczeństwo będą z tobą. No i dobra, teraz trzeba się udać do Masyafu, by pogadać o tym z mistrzem. Templariuszem. Powiedziałem wstawaj do cholery! Posłuchaj! O nie... Pańscy koledzy asasyni znaleźli nas! Co? Jak to zrobiłeś, Desmondzie? Słuchaj, nie mam pojęcia o czym mówisz, ale cokolwiek się tam dzieje, nie ma to nic wspólnego ze mną! Przyszli tu po ciebie! A ja na pewno ich nie zapraszałem. Jak sytuacja? Jesteśmy pod ostrzałem. Odeprzecie ich? Czy mam ewakuować więźnia? Tylko 5 lub 6. Mamy nad nimi przewagę liczebną. Kilku ranili, ale damy radę. A niech cię, Desmond. Musiałeś wyciąć jakiś numer. Mówiłem, że nie mam z tym nic wspólnego. Jak niby miałbym ich powiadomić? Telepatycznie? Weź, przestań. To bez znaczenia. I tak za chwilę wszyscy będą martwi. Posłuchaj sobie. Zagrożenie opanowane. Wygląda na to, że nie będzie ratunku. Co, doktorku? Napędzili panu niezłego stracha. Pańskie laboratorium nie jest tak bezpieczne, jak się mogło wydawać. Nie boi się pan, że wrócą w większej liczbie? Wątpię, Desmondzie. Lucy próbuje powiedzieć, że nie ma już więcej asasynów, którzy by po pana przyszli. Przez ostatni rok naprawdę ciężko pracowaliśmy, wyszukując wasze maleńkie schronienia, wioski na pustyni i inne takie. Chyba jest pan zdany wyłącznie na siebie. Proszę odpocząć, panie Miles. Jutmy. Wstawaj! Jakoś wcześniej niż zwykle, doktorze. Naprawdę chciałbym już mieć to z głowy. Skoro pan tak mówi... Niech się pan nie chmurzy, panie Miles. To historyczny dzień. Ludzie zapamiętają go na całe pokolenia. Przynajmniej niektórzy z nas. No dobra, idziemy teraz pogadać z naszym mistrzem Al-Mulalilem. Pamiętaj, złap się krawędzi, jeśli zaczniesz spadać w czasie wspinaczki. Co się tu stało?
Gdzie są wszyscy? Poszli do mistrza. Czy to templariusze? Znowu zaatakowali? Kroczą ścieżką. Jaką ścieżką? O czym ty mówisz? Ku światłu. Mów do rzeczy. Istnieje tylko to, co pokazuje mistrz. To jest prawda. Oszalałeś. Ty też będziesz kroczyć ścieżką, inaczej zginiesz. Tak rozkazał mistrz. To Al-Mualim, prawda? Co on wam zrobił? Chwała mistrzowi, który prowadzi nas ku światłu. Okej, a więc Al-Mualim używa jabłuszka, żeby być mistrzem nad mistrzami. Okej. Musimy go powstrzymać. Trzeba wypełnić wolę mistrza. On jest światłem. On jest drogą. Szykuje się chyba bitka, co? Gincie i gnijcie. Dobra, zabiję ciebie ostatniego i będzie koniec. Przynajmniej tutaj. Zabij zdrajcę! Zabij mistrza! Nie kroczy ścieżką! Zniszczyć go! Ja! O, pomógł ktoś nam. Malik. Altairze, tutaj! Wybrałeś dobry moment. Najwyraźniej. Uważaj na siebie, przyjacielu. Al-Mualim nas zdradził. Tak. Zdradził też swoich sojuszników templariuszy. Skąd to wiesz? Po naszej rozmowie wróciłem do ruin pod świątynią Salomona. Robert prowadził dziennik. Wypełniał jego strony objawieniami. To, co tam przeczytałem, złamało mi serce. Ale otworzyło mi oczy. Miałeś rację, Altairze. Nasz mistrz cały czas nas wykorzystywał. Nie mieliśmy ocalić Ziemi Świętej, tylko dostarczyć ją prosto w jego ręce. Trzeba go powstrzymać. Ostrożnie, Maliku. Zrobi nam to, co zrobił innym, jeśli będzie miał ku temu okazję. Musimy trzymać się od niego z daleka. Co w takim razie proponujesz? Ręka, w której trzymam ostrze, wciąż jest silna, a moi ludzie lojalni. Błędem byłoby nie skorzystać z naszej pomocy. Odwróćcie uwagę niewolników. Jeśli uda się wam odciągnąć ich ode mnie, może zdołam dotrzeć do Al-Mualima. Zrobię jak każesz, Daj. Ludzie, z którymi walczymy, stracili panowanie nad umysłami. Jeśli możesz nie przelewać ich krwi. Tak. Al-Mualim zdradził kodeks, ale to nie znaczy, że my też musimy. Zrobię, co mogę. Tylko o to proszę.
Bezpieczeństwo i pokój, przyjacielu. Twoja obecność tutaj da nam jedno i drugie. Tylu tu niewinnych. Muszę uważać, żeby nikogo nie zranić. No dobra. Czyli Al-Mualim trzyma wszystkich niewinnych cywili tutaj. Kurczę. No dobra, idziemy się z nim spotkać. Czas na ostateczną konfrontację z naszym mistrzem do tego będzie się działo. Co się dzieje? A więc uczeń powraca. Nigdy nie lubiłem uciekać. Ani też słuchać. Dzięki temu nadal żyję. Co ja mam z tobą zrobić? Wypuść mnie. O, Altairze, słyszę w twoim głosie nienawiść. Czuję jej żar. Wypuścić cię? Byłoby to nierozsądne. Czemu to robisz? Znalazłem dowód. Dowód czego? Że nic nie jest prawdziwe i wszystko jest dozwolone. Chodźcie, zabijcie zdrajcę! Zabierzcie go z tego świata! O wow, wszystkie moje cele, które zabiłem w grze, chcą się na mnie zemścić. Nie! Wstrzymać obieg! Trzeba go ukarać! Zatrzymać go! Obieg nie może uciec! Mocno! Na co czekacie? Strzelać do niego! Zatrzymajcie go! Nie dajcie mu uciec! Ludzie! Łapać go! I ostatni. Spójrz na mnie! Boisz się? Stawiłem czoła wielu przeciwnikom. Każdy z nich był groźniejszy od ciebie. I wszyscy zginęli z mojej ręki. Nie boję się! Udowodnij. Czego miałbym się bać? Patrz, jaką mocą władam. Masz jakieś ostatnie słowo? Okłamałeś mnie.
Mówiłeś, że Robert ma niecne plany, ale dążyłeś do tego samego. Nigdy nie umiałem się dzielić. Nie uda ci się. Inni znajdą w sobie siłę, żeby ci się sprzeciwić. A, i właśnie dlatego, dopóki ludzie mają wolną wolę, nigdy nie nastanie pokój. Zabiłem ostatniego, który tak mówił. Odważne słowa, chłopcze. Ale tylko słowa. Więc mnie wypuść. Wprowadzę słowa w czyn. Mistrzu, dlaczego nie zrobiłeś ze mną tego, co z innymi asasynami? Tylko pozwoliłeś mi zachować własny umysł. To, kim jesteś i to, co robisz, są ze sobą zbyt blisko powiązane. Gdybym pozbawił cię jednego, straciłbym i drugie. A ci templariusze musieli zginąć. Choć prawdę mówiąc, próbowałem. Wtedy w moim gabinecie, kiedy pokazywałem ci skarb. Ale nie jesteś taki jak inni. Przejrzałeś iluzję. Oszustwo? Tylko to potrafi tworzyć. Ten skarb templariuszy. Ten fragment Edenu. To Słowo Boże. Teraz rozumiesz? Morze Czerwone nigdy się nie roztopiło. Woda nie zamieniła się w wino. To nie machinacje Eris doprowadziły do wojny trojańskiej. Tylko to iluzja. To, co planujesz, jest zwykłą ułudą. Chcesz zmusić ludzi, aby poszli za tobą wbrew ich woli. Czy to mniej rzeczywiste od zjaw, którym cześć oddają teraz Saraceni i Krzyżowcy? Tym tchórzliwym bogom, którzy uciekają z tego świata, aby ludzie mogli mordować w ich imię? Oni wszyscy już żyją w kłamstwie. Ja jedynie oferuję im inne, takie, które nie wymaga tyle rozlanej krwi. Oni przynajmniej sami wybierają swoje zjawy. Czyżby? Nie licząc garstki heretyków i neofitów? To nie w porządku. Teraz twoja logika cię zawiodła. Zamiast niej poddajesz się emocjom. Rozczarowałeś mnie. Więc co teraz? Nie pójdziesz za mną, a ja nie mogę cię zmusić. Na dodatek odmawiasz porzucenia tej diabelskiej intrygi. Dotarliśmy więc chyba do martwego punktu. Nie, dotarliśmy do końca. Będzie mi ciebie brakować, Altairze. Byłeś moim najlepszym uczniem. Ślepy, Altairze. Jesteś ślepy. I to się nigdy nie zmieni. Wszędzie pojawiły się znaki asasynów. Albo po prostu one tutaj były cały czas, chociaż nie wiem. Co mam teraz zrobić? Aha, on poszedł tam dalej, okej.
Moje ostrze jest moimi oczami. Nieprzyjemność. Niemożliwe. Uczeń nie może pokonać mistrza. Nic nie jest prawdziwe. Wszystko jest dozwolone. Na to wygląda. Wygrałeś więc. Idź i odbierz swoją nagrodę. Trzymałeś w dłoni ogień, starcze. Trzeba go by... Nigdy. Więc ja to zrobię. Przekonałeś się. I postanowiłem wtedy poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Poznałem, że również i to jest pogonią za wiatrem, bo wielka mądrość przynosi utrapienia. A kto przysparza wiedzy, przysparza i cierpień. No, tutaj na tej mapie jest pokazane, gdzie są fragmenty Edenu. Zniszcz to, jak obiecałeś. Ja... nie mogę. Tak, możesz, Alteirze. Ale tego nie zrobisz. Mamy to! Co to było do diabła? Jak? Mamy mapę. Ile sztuk? Przynajmniej pół tuzina. Nie potrzebujemy aż tylu. Można założyć, że część uległa uszkodzeniu. Nie wyobrażam sobie, żeby wszystkie były wciąż w pełni sprawne. Co najmniej dwa znajdują się na obszarach, które już nie istnieją na powierzchni Ziemi. Wyślemy grupy poszukiwawcze do każdego z punktów. Potrzebny nam jest tylko jeden. A co z pozostałymi? Trzeba je zebrać. Niczego nie można pozostawić przypadkowi. Ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy, to jakiś ocalały, próbujący bruździć w nowym świecie. A asasyn? Nie jest już potrzebny. Zabij go. Zaczekajcie. Wiecie, jak to się odbywa. Wątpię, żebyśmy mogli tak po prostu tam wejść. Do czego zmierzasz? Możemy go jeszcze potrzebować. Jego wspomnień. Radziłabym przetrzymać go, dopóki nie potwierdzimy, że nie spotkają nas już żadne niespodzianki. To zwykła strata czasu. Sam to powiedziałeś. Nie możemy nic pozostawić przypadkowi. Dobrze. Upewnijcie się, że nie jest już do niczego potrzebny. I wtedy go zabijcie. Zgoda. Przestań podważać mój autorytet! Właśnie ocaliłam twój zadek. Chodźmy. Mamy dużo pracy. Proszę się zbytnio nie odprężać, panie Miles. Niedługo wrócimy.
pentagramy na kurtkach, na ścianach, na podłogach. Wygląda jak... Czy to krew? Kogo oni tu wcześniej trzymali? Co się z nimi stało? Ciekawe, co to znaczy?